Miejska spółka Radpec otrzymała certyfikat potwierdzający niską emisję substancji szkodliwych. Zamójnie Radom przygotowuje się do rundy wiosennej Campeon P Ligi Okręgowej. Elekrek Radomka Radom awansowała do kolejnej rundy Pucharu Polski. Radpec otrzymał certyfikat, który potwierdza, że budynki zasilane ciepłem z tej miejskiej spółki, czyli od dystrybutora ciepła systemowego, spełniają normy niskiej emisji, między innymi pyłów zawieszonych. Spełniamy normy, które świadczą o tym, że jesteśmy dużo lepsi niż standardowe kotły, które są w domkach jednorodzinnych i nie emitujemy gazów cieplarnianych w takiej ilości jak normalne kotły węglowe. Dużą zaletą ciepła systemowego dostarczanego z Radpecu jest szczególnie niska emisja pyłów zawieszonych i węglowodorów aromatycznych, w tym benzoapirenu, które są szczególnie szkodliwe w ramach tak zwanej niskiej emisji. To właśnie o pyłach zawieszonych mówi się w ostatnim czasie dużo i głośno. Wszystko za sprawą smogu, który coraz częściej daje się we znaki mieszkańcom Radomia. W ostatnich latach problem emisji zanieczyszczeń jest jednym z najważniejszych problemów związanych z ochroną środowiska w polskich miastach, zwłaszcza w okresie sezonu grzewczego, kiedy dochodzi do przekroczenia stężeń substancji szkodliwych w powietrzu. W ostatnim czasie w Radomiu normy przekraczane są niemal każdego dnia. Certyfikat dla Radpecu potwierdza spełnianie wysokich norm, potwierdzonych regularnymi badaniami i programem prowadzonym przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. Tych certyfikatów rozdano już ponad 100. Głównie jest to budownictwo jednorodzinne. Na początku budownictwo jednorodzinne, potem budynki już użyteczności publicznej. W ostatnich 3 miesiącach intensywnie otrzymuje to ciepło systemowe. To są ci dystrybutorzy ciepła systemowego, którzy przystąpili do tego programu. Jest to program promocji ciepła systemowego, który został opracowany w Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, no, w skład którego wchodzi Radpec. Radpec w zakresie tzw. niskiej emisji otrzymał certyfikat z opisem NE, czyli nie emituje. Certyfikat ten związany jest m.in. z wysokością kominów spółki, która wynosi 120 i 65 metrów i kilkunastokrotnie mniejszymi, jak twierdzą przedstawiciele Radpec, wskaźnikami emisji pyłów zawieszonych czy benzoapirenu odniesionymi do ciepła w porównaniu z lokalnymi kotłowniami węglowymi. Do nadchodzącej rundy wiosennej Campeon P Ligi Okręgowej przygotowują się już piłkarze z Zamójnia Radom. Ekipa Roberta Rogali będzie trenować na boisku przy ulicy 11 listopada. Poprzedni czwartek zaczęliśmy pierwsze zajęcia. Na zajęciach zestawiło się 14 osób. Niektórzy z chłopaków jeszcze nie zdążyli wrócić. Mieli sprawy rodzinne, praca, ale myślę, że w tym tygodniu już od dzisiaj ruszamy pełną parą i będę miał prawdopodobnie wszystkich do dyspozycji, więc myślę, że ruszymy z przygotowaniami już na poważnie. W porównaniu do kadry z rundy jesiennej zespół opuścił na razie tylko jeden zawodnik. Na pewno nie będzie grał Sadkowski. Niestety przeprowadził się do Warszawy i tam będzie szukał swojej szansy na grę. Na razie nie wiadomo co z Sadkowskim, ale Patrykiem, czyli bramkarzem, ponieważ w ostatnim meczu, jak wiemy, doznał dość poważnej kontuzji, złamania ręki z przemieszczeniem. W tym tygodniu ma wizytę u lekarza i tak naprawdę dopiero będziemy wiedzieć, jakie będzie dalsze leczenie czy rehabilitacja. W kręgu zainteresowań Zamójnia są m.in. zawodnicy z klubów czwartoligowych. Na chwilę obecną rozmawiamy z dwoma bramkarzami, bo musimy mieć dwóch bramkarzy, bo wiemy, że Patryk był jednym bramkarzem przy kontuzji Adriana i na tą pozycję szukaliśmy najbardziej zawodników. Natomiast myślę, że reszta wyklaruje się w trakcie już okresu przygotowawczego. W trakcie okresu przygotowawczego Zamójnie będzie trenować 3 razy w tygodniu, a czwartą jednostką treningową będzie mecz sparingowy. W najbliższą sobotę tutaj na boisku spotkamy się o godzinie 15 z drużyną czwartoligowego Oskara Przysucha. W następną sobotę zagramy z kolejnym czwartoligowcem tutaj z naszego regionu, czyli z GKS Jedlińsk. I mamy w sumie 8 sparingów. Myślę, że dobrzy przeciwnicy sprawdzą tutaj naszą dyspozycję i będziemy wiedzieć, nad czym musimy pracować. Start rundy wiosennej Campeon P Ligi Okręgowej zaplanowano na marzec. Duży sukces Elekrek Radomki Radom. Ekipa Jacka Skroka w meczu czwartej rundy wstępnej Pucharu Polski pokonała występujące w lidze siatkówki kobiet Poli Budowlani Toruń 3-1.
i awansowała do kolejnej fazy rozgrywek. Mimo że obydwie drużyny dzieli jedna klasa rozgrywkowa, to na boisku w ogóle nie było tego widać. Pierwsze dwa sety ułożyły się po myśli Radomki. Zawodniczki z Radomia na początku każdego z nich szybko osiągały kilkupunktową przewagę, którą potem spokojnie kontrolowały. Najbardziej emocjonujący był trzeci set, który był najbardziej wyrównany i ostatecznie padł łupem drużyny z Torunia. Przegrana nie miała jednak wpływu na postawę siatkarek Radomki w czwartym secie, który ostatecznie wygrały 25-12 i tym samym zwyciężyły w całym meczu 3-1. W piątej rundzie Pucharu Polski radomska drużyna zmierzy się przed własną publicznością z kolejną ekstraklasową drużyną Krzeostrowiec Świętokrzyski. Mecz zostanie rozegrany w środę 31 stycznia w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu. W środę poznaliśmy pary 1/8 finału Pucharu Polski na szczeblu województwa mazowieckiego. W rozgrywkach uczestniczyć będą dwie radomskie drużyny, Broń i Centrum. Zwycięzca finału, Broń Radom, zmierzy się na własnym stadionie z 13 drużyną drugiej grupy czwartej ligi, Mazurem Gostynin. Z Mazurem Karczew zmierzy się natomiast występujące w Campeon PL Lidze Okręgowej Centrum Radom. Ekipa Dariusza Różańskiego ten mecz rozegra przed własną publicznością. Obydwa spotkania odbędą się w środę 11 kwietnia o godzinie 16. W przypadku awansu do kolejnej fazy rozgrywek, Broń Radom zmierzy się z lepszym sparem Ławianka Mława naprzód Skórzec, a Centrum zagra z rezerwami Znicza Pruszków lub Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Popisani radomskie warsztaty literackie to antologia będąca efektem warsztatów literackich prowadzonych przy amfiteatrze, przy radomskim amfiteatrze. 5 gatunków literackich i nie tylko literackich, bo znalazły się tutaj proza, poezja, reportaż, bajka oraz komiks. Zajęcia te były prowadzone dla nowicjuszy, dla amatorów, dla debiutantów. Byli to ludzie, którzy mają zarówno na swoim koncie jakieś pierwsze próby literackie, jak i całkowicie debiutanci, którzy po pióra sięgnęli dopiero na tych warsztatach. Bardzo ciekawa książka pokazująca, że potrzeba pisania w narodzie cały czas istnieje i że ludzie cały czas chcą coś przekazywać innym ludziom, jakieś swoje przemyślenia, swoje emocje. Co ważne, książka jest radomska, ponieważ Radom jest tutaj nie tylko tłem dziejących się tutaj wydarzeń, ale często całą osią wydarzeń, całą osią historii, zarówno tych prawdziwych, jak i zmyślonych. Dostajemy tutaj historię z Radomia bardzo dawnego, historie zmyślone, historie rodzinne, pojawiają się postacie historyczne, ale mamy też bardzo śmiałe wizje przyszłości Radomia. Warsztaty prowadzili znani radomscy twórcy, pisarze, poeci, rysownicy, aby warsztatowicy pod ich czynnym okiem mogli poszlifować swój warsztat, zdobyć nowe umiejętności i łatwiej przekazać to, co mają do opowiedzenia. Warto sięgnąć po tę antologię, ponieważ jest spora szansa, że jeszcze spotkamy się z nazwiskami, które pojawiają się w tym zbiorze, ale liczę, że następnym razem już to będą autorskie dzieła osób, które włożyły trud i serce, aby ta książka powstała. Zapraszamy na kolejny odcinek programu Słoneczna TV. Tym razem Daria i Aneta pomagają w wyborze odpowiedniego zegarka. Premiera programu o godzinie 17.45 na kanale 828 w sieci kablowej Vectra. Program jest również dostępny na naszej stronie internetowej www.zebra.tv. Że tylko i wyłącznie do odmierzania czasu.
tydzień niskich cen w Leclerc. Storczyk dwupędowy 14,99 sztuka. Osłonka 17 cm 3,99 sztuka. Kawa ziarnista lawatca krema e aroma 39,99 kg. Dzień babci i dziadka. Marzeń bez liku. Leclerc. RTBS Administrator prezentuje jedną z najchętniej wybieranych inwestycji mieszkaniowych w Radomiu. Apartamenty Magnolia to niepowtarzalna kompozycja nowoczesnych budynków w doskonałej lokalizacji. Szeroki wybór mieszkań, w których znajdziesz przestrzeń do życia dla siebie i twojej rodziny. Apartamenty Magnolia to pewność i bezpieczeństwo, którego gwarancją jest 20-letnie doświadczenie dewelopera. Zamieszkaj na nowoczesnym osiedlu, wśród wyjątkowej architektury i pięknej zieleni. Apartamenty Magnolia. Stać cię na to, co najlepsze. W sobotę w Radomiu aura podobna do tej z ostatnich dni. Będzie padał deszcz ze śniegiem, chwilami możliwe przejaśnienia. Na termometrach 2 stopnie powyżej zera. Na niedzielę synoptycy prognozują opady śniegu i chwilowe przejaśnienia. Na barometrach 1011 hektopaskali. Na słońce nie powinniśmy liczyć w poniedziałek. Możemy się spodziewać opadów śniegu i temperatury poniżej zera.